Zapach złotego medalu nosi się dzisiaj w studiu Radia Fon, a wszystko to za sprawą moich dzisiejszych gości. Kalina Matysiak, mistrzyni Polski w roku 2017. Witam cię bardzo serdecznie. Witam. I Adrian Franc, Puchar Polski, złoty medal 2017, również rok. Wielkie gratulacje, na dzień dobry wam życzę. Witam cię, Adrian. Dziękuję. Również serdecznie. Witam serdecznie. W studiu, ale zanim sobie powiemy szerzej o tych waszych sukcesach z ostatnich dni tak naprawdę, powiedzmy sobie, czym tak naprawdę jest freestyle football, jak to zdefiniować i skąd to się wzięło? Myślę, że freestyle football nie jest tak bardzo obcy w Częstochowie, bo od kilku lat występujemy, zdarzy nam się wystąpić w Alejach razem z Kaliną i z innymi zawodnikami. Freestyle to po prostu triki z piłką, przeważnie do piłki nożnej. Nie są to triki piłkarskie, celowo nie użyłem tego stwierdzenia, bo sami nie jesteśmy piłkarzami, też może nie walczymy, ale staramy się jakby uciekać od tego stereotypu, że freestyler to piłkarz. No i tak krótko mówiąc, tak, no to po prostu triki z piłką wszelkiego rodzaju. Przejdźmy teraz do tych sukcesów, Kalina, zaczniemy od ciebie. Mistrzostwo Polski 2017 w kategorii Female Battle. Jak ta impreza, jak ją oceniasz, jaki był poziom i gdzie się odbyła? Oceniam jako poziom był wysoki. Odbyła się w Olkuszu, 2 gwiazd z rzędu już. Trudno było wygrać i zostać najlepszą zawodniczką? Było dość trudno. Jakieś nowe triki specjalnie przygotowywałaś na tą okazję, czy raczej już coś, co miałeś w głowie od dawien dawna? Nie szykowałam się jakoś specjalnie na te mistrzostwa. Zagrałam tak, to, co zawsze gram. Adrian, ty natomiast wygrałeś Puchar Polski w kategorii Routine Best Show. No i tobie też zadam pytanie, gdzie odbyła się impreza, jak oceniasz poziom rozgrywek? Akurat te zawody miały miejsce w Błaszkach. Nazwa całej imprezy to Błaszki Freestyle Cup. I były to zawody z cyklu Pucharu Polski, gdzie były rozgrywane 3 kategorie. Kategoria Battle Pro, kategoria Routine, którą zwyciężyłem, i kategoria Challenge. Czy było łatwo, tak? Czy było trudno? Pytałeś. To już ty musisz ocenić. Nie, myślę, że jeżeli chodzi o tą kategorię, ona nie jest ciągle jeszcze tak doceniana i nie jest też tak bardzo rozwinięta, jak może na świecie, u nas w kraju, ale o dziwo, to cieszy. W tym roku konkurencja była naprawdę duża. Co prawda nie oglądałem w trakcie zawodów występów innych, zresztą może powiem w ogóle, na czym polega ta kategoria. Kategoria Routine, kategoria Best Show, inaczej zwana, jest to kategoria, która polega na tym, że tworzymy występ 2-3-minutowy, przeważnie pod specjalnie przygotowaną muzykę, choreografia. Można to najlepiej porównać do jazdy figurowej na lodzie, gdzie też tam oceniane są oprócz trików, również jakby cała oprawa, całe show występu. No i to jest właśnie kategoria routine. W tym roku odbyły się wcześniej eliminacje internetowe, żeby zrobić taki w cudzysłowie przesiew zawodników. I do ścisłego finału jakby wybrano 4 najlepsze występy. Tak mówiłem wcześniej, nie widziałem ich wszystkich, ale słyszałem od zawodników, którzy oglądali wszystkie pokazy, że no, kilku było faworytów i nie czułem się tak, że to jest mój dzień, ale no, wiedziałem, że na co też mnie stać i udało się. Już za kilka dni rozpoczynamy grudzień, a więc powoli ten rok 2017 dobiega końca. Gablota z pucharami w tym roku na pewno wam się powiększyła. No i zapytam, jaki to był rok dla was indywidualnie, ale także dla całej grupy R-Style. Kalina, może zaczniemy od ciebie. Pochwal się tymi sukcesami tegorocznymi. W tym roku udało mi się zdobyć tytuł wicemistrzyni świata Super Bowl w kategorii Female Battle. Byłam również w najlepszej 16 zawodników w Pucharze Świata Carabao Freestyle Cup, które odbyły się w Chinach. I zdobyłam również pierwsze miejsce na turnieju ogólnopolskim Lubasz Freestyle Night. Wielki sukces, Adrian. Ty byłeś lepszy w tym roku od Kaliny? Chciałbym być. Ale co prawda, no ten rok niestety nie był jakimś moim mega udanym. Mimo że fajnie go zakończyłem i dużo, dużo trenowałem do tych ostatnich zawodów, ale na zawodach, które jakby najbardziej mnie interesowały, zawody Super Bowl, które odbywały się w Czechach, no w tym roku pierwszy raz w sumie od
No pierwszy raz od 3 lat, bo 3 lata z rzędu udawało mi się przywieźć medal, 2 brązowe i 1 srebrny. No w tym roku nie znalazło się nawet miejsce dla mnie w finałach. Troszkę mnie to zabolało, ale też zarazem zmotywowało i dlatego fajnie, że udało się właśnie w zeszłym tygodniu zdobyć to pierwsze miejsce w zawodach z klubu Pucharu Polski, bo myślę, że to jest taki malutki kroczek ku mistrzostwu, no bo już teraz założyłem sobie jeden cel, że no, w przyszłym roku chcę z Czech przywieźć mistrza świata rutyn i, no i myślę, że zrobię wszystko, żeby to zrobić. Dużo trenowałem do tych zawodów i widziałem, że to się opłaca, dlatego no też ten system treningowy będę chciał przenieść na nieco dłuższy okres czasu i w sierpniu po prostu jechać już po złoty medal Mistrzostw Świata. Jako grupa Airstyle cały czas działacie, to są osoby nie tylko z Częstochowy, ale także spoza naszego miasta. Tak jest. No, z dużej części Airstyle stacjonuje w Warszawie. Jeżeli chodzi o sukcesy, no to naprawdę jest ich sporo. Corocznie robimy sobie takie podsumowanie i wrzucamy taką statystykę na naszym fanpage'u, gdzie zliczamy wszystkie medale, wszystkie sukcesy, które były na koncie naszych zawodników. Z takich, które mogę wymienić, no to oczywiście sukcesy Kaliny i to top 16, o którym mówiła w zawodach Finach, to trzeba zaznaczyć, że mi powiedziała, że to były zawody, gdzie jako jedna z dwóch dziewczyn brała w tym udział. Pozostałe 14 spotów na tych zawodach to byli mężczyźni. Więc no, tutaj konkurencja była wiele, wiele większa, ale no, widziałem jakby te zawody i naprawdę Kalina zaprezentowała się wyśmienicie i naprawdę kompletnie bez jakiegoś respektu do facetów, jeżeli chodzi o freestyle. No, mamy też kilka zwycięstw takich indywidualnych, jeżeli chodzi o międzynarodowe turnieje, które odbyły się również w Polsce, Freestyle Street Games, ostatni właśnie w sobotę, który był ten turniej Pucharu Polski, który ja wygrałem w kategorii routine, to w kategorii Battle Pro wygrał również członek naszej ekipy Bartek Kalarak, który no, właśnie tak jak mówiłem stacjonuje w Warszawie, także no, tych sukcesów jest więcej, ale myślę, że całe podsumowanie to tak już tradycyjnie z końcem roku na naszym fanpage'u, na który zapraszam. Takie pytanie może trochę retoryczne, ale więcej jest pań, czy jednak panów, którzy uprawiają właśnie freestyle futbol? Dużo więcej jest panów. Duże są te dysproporcje? Jak to wygląda, Adrian? No, kiedyś w sumie po zawodach. Bo tak. Ja tutaj mam zakodowane, że w Częstochowie jest tak 50% panów, 50% pań. Nie, no, troszkę więcej. Znaczy ta dysproporcja jest trochę jednak więcej jest panów. Rozmawialiśmy z Kaliną i tak zbieraliśmy, znaczy ja tak w sumie troszkę namówiłem Kalinę tego, żeby, bo ja też tak do końca nie znam tego środowiska, jeżeli chodzi o panie, jeżeli chodzi o freestyle. I no jakoś udało się zliczyć, że jest około 16 zawodniczek u nas w kraju. Freestylerów wydaje mi się, no teraz takie są nieoficjalne dane, wydaje mi się, że będzie około 200 chyba. Jakoś tak mi się wydaje, 200-300, no, trudno mi powiedzieć, tak, no bo też wiadomo, no, część jest zawodowców, ta statystyka jest na bazie profilu instagramowego, który prowadzi nasz kolega z ekipy i tam właśnie stara się jakby zrzeszać wszystkich zawodników, którzy grają freestyle, niekoniecznie zawodowo, wyczynowo, ale którzy mają jakieś tam materiały związane z freestylem i właśnie nie pamiętam dokładnie, jaka to jest liczba, ale to jest chyba około no, właśnie 200 zawodników. A z punktu widzenia waszego zawodniczego ta dyscyplina sportu się rozwija? Cały czas się rozwija, przybywa nowych zawodników, poziom cały czas rośnie. Tak jest u pań czy u panów również? U panów również. Ogólnie, tak? Tak, ogólnie. No, teraz na pewno zawodnicy, którzy zaczynają albo którzy grają, zresztą też nawet po sobie zupełnie jest inne podejście do treningów niż chociażby 12 lat temu, kiedy zaczynałem. Bo wtedy po prostu liczyło się to, żeby grać jak najwięcej, jak najdłużej i nie myślało się za bardzo o tym, jak ten trening ma wyglądać. Teraz jest to zupełnie inaczej. Teraz trenuje się pod kątem konkretnej kategorii, pod kątem konkretnej dyscypliny, jeżeli chodzi o freestyle. Dba się o detale związane z muzyką, dba się o diety, dba się o wszystko, o całą otoczkę. Bardziej jest to sportowe, chociaż czasami też zabija to taką właśnie ten cały freestyle w tym freestylu, jakby tak powiedzieć, że jednak
część zawodników jakby nauczona jest właśnie, też szuka inspiracji w takich bardziej streetowych, streetowych rzeczach. O inspirację jeszcze chciałem zapytać, ale zostając przy treningu chciałem zapytać, bo niektórzy was nie znają, być może pierwszy raz słyszą w ogóle o tej dyscyplinie sportu, ale żeby osiągać takie sukcesy, zdobywać takie statuetki, no trzeba troszkę czasu poświęcić. Jak to wygląda? Ile razy w tygodniu trenujecie? Ile godzin? Ja teraz w okresie tym jesienno-zimowym trenuję mniej, bo 3-4 razy w tygodniu do 4 godzin. Ale w wakacje staram się poświęcać 6 dni w tygodniu, tak, też właśnie do 4 godzin. Czyli rozumiem, że tutaj ogólnie, tak jak w sporcie, przygotowanie fizyczne jest bardzo ważne. No tak, bardzo ważne. Ja do tych zawodów, które miały miejsce w sobotę, no trenowałem przez ostatni miesiąc 2 razy dziennie po te 2-3 godziny i to też był trening ogólny, trening związany z choreografią i tak dalej, więc to no, dosyć sporo czasu zajmuje, trzeba mieć naprawdę dużo siły i cierpliwości, bo tutaj też bardzo dużo siedzi w głowie mimo wszystko, żeby się zmusić. My też nie mamy trenerów, my jesteśmy sami sobie trenerami, sami jesteśmy sobie menadżerami, PR-owcami, zawodnikami, więc często ciężko jest się zmusić do tego, żeby... Zmuszamy się oczywiście czasami, ale no wiadomo jak to jest, jeżeli ktoś stoi nad tobą z batem, taki trener i każe ci teraz masz robić to, a gdy musimy sami sobie też organizować trening, jak on ma wyglądać i zmusić się do niego i jakoś to też te dysproporcje związane z odpoczynkiem, to też nie jest łatwe, a też jest ważne. Z czasem też jakby na tym się łapie czasami, dlatego no nie jest to proste, ale też ma to swoje plusy, to, że jesteśmy jakby sami sobie takim kowalem. To śmiało można powiedzieć, że to jest bardzo profesjonalna dyscyplina sportowa. Mimo, że jeszcze uprawiają dość mało osób. Tak, jest to dyscyplina. W Polsce tak naprawdę takich zawodowców mamy sporo, ale profesjonalistów nie aż tak dużo. Mam tu na myśli, odwrotnie, przepraszam, profesjonalistów, a zawodowców. W sensie mam tu na myśli osoby, które faktycznie mogą sobie pozwolić na to, żeby się tylko temu poświęcić, powiedzmy nie iść do normalnej pracy, tylko skupić się na tym. To nie jest proste, zresztą wiemy, każda dyscyplina boryka się z problemami finansowymi, u nas jest podobnie, wszystkie wyjazdy związane z zawodami, albo jeżeli finansuje to organizator, to super, ale często gęsto jest tak, że musimy sami sobie znaleźć jakieś środki na to. Często są to środki, które my pozyskujemy przez to, że uczymy kogoś przez warsztaty, występujemy. Także no, to jest tak jakby no, to, co zarobimy podczas powiedzmy pokazów, występów, inwestujemy znowu w nasze wyjazdy, więc to jakby tak koło się zamyka, nie? I także no, nie jest to łatwe, ale, no, ale już sobie jakoś radzimy i mam nadzieję, że będzie coraz lepiej. Wspomniałeś wcześniej o aspiracjach, skąd czerpiecie te aspiracje, te nowe układy, te nowe choreografie, jak to wygląda, skąd się to bierze? Ja głównie inspirację czerpię z filmików, z Instagrama, z YouTube. Oglądam zawodników z różnych części świata. No niedługo młodsi będą mogli czerpać takie aspiracje może z waszych filmików. No jeśli już tak nie jest, na pewno z Kaliny, to dziewczyny myślę, że się inspirują Kaliną bez wątpienia. Ja znowu troszeczkę odbiegam od tego, o czym mówiła Kalina. No staram się raczej, znaczy oglądam oczywiście freestylerów, ale jakoś tak... Też nie chcę tego za dużo, bo jakby no staram się kreować swoje rzeczy, swoje triki, a czasami nawet nieświadomie chłonąc jakieś takie dziwne czy zachowania, czy triki pozostałych zawodników, dlatego staram się, znaczy najwięcej inspiracji myślę do tej pory jakoś czerpałem z takich rzeczy jak b-boying, streetball, jakoś coś, co nigdy nie byłem tancerzem, ale jakoś lubię to oglądać, naprawdę fajnie widzieć b-boyów na wysokim poziomie i gdzieś tam mam w głowie, gdzie tam można przemycić jeszcze piłkę i spróbować jeszcze coś tam pokombinować. Także inspiracji tak naprawdę szukamy wszędzie, a niekoniecznie nawet wśród innych zawodników. Na zakończenie naszej rozmowy zapytam, czego można wam życzyć już teraz na rok 2018? Tobie oczywiście Mistrzostwa Świata, tobie zapewne również, ale jakie wy macie plany na ten rok? W tym roku chciałabym w 2018 wziąć udział w Mistrzostwach Europy. Myślę, że też bym pojechała na Mistrzostwa Świata po jakiś medal. Po złoto. Ty, Adrian, już wspomniałeś o tym, że co jest twoim głównym celem. Głównym celem to jest na pewno Mistrzostwo Świata.
Chciałbym, znaczy mam też w planach pewien projekt, który ruszy w Częstochowie i mam nadzieję, że będzie o nim głośno. Nie chcę mówić jeszcze jaki, bo żeby nie zapeszyć, jest to na razie w planach, ale myślę, że ten 2018 będzie dosyć pracowity i nie tylko pod kątem takim sportowym, ale też organizacyjnym. No zobaczymy. Myślę, że też zdrowia, bo no już tutaj też to jest chyba najważniejsze, bo jak będzie zdrowie, no to myślę, że i motywacja do gry będzie. I jeszcze mi się przypomniało jedno pytanie. Chciałem zapytać, czy jest w ogóle jakakolwiek szansa, żeby jakoś w niedalekiej przyszłości u nas w Częstochowie odbyła się jakaś fajna walka, jakieś fajne pojedynki w tej dyscyplinie? Znaczy, były w czerwcu, odbywał się turniej, co prawda nie we freestyle, tylko w streetie, street soccer. I też jako RSTAJ tym się zajmujemy i propagujemy ten sport. Odbył się ogólnopolski turniej 1-1 Playpana. Jesteśmy z tego bardzo dumni. Przy okazji zresztą turnieju streetbola na promenadzie. Tak, tak, widziałem, byłem za ścianą. Tak, i kurczę, chciałbym na pewno pociągnąć ten temat. W sensie mam jakiś fajny plan na to, żeby zrobić taką imprezę tego typu, żeby zaprosić faktycznie najlepszych zawodników streeta u nas w kraju. Zobaczymy, no ta impreza mi się fajnie się przyjęła, dużo, dużo pozytywnych rzeczy słyszeliśmy, dużo było dzieciaków, którzy byli zajarani tym, że też mogą wejść do naszej areny, bo tak mówię, street soccer no to jest taka arenka, gdzie gramy 1-1 na małe brameczki i wygrywa osoba, która założy siatę przeciwnikowi, więc niezwykle szybka, efektowna i ciekawa gra. Dlatego no zobaczymy. Fajnie by było. Myślę, że ten przyszły rok, tak mówiłem, będzie pracowity i po części również będzie to związane z organizacją właśnie być może drugiej edycji. I oby ten rok 2018 był dla was także pełny sukcesów. Tego wam życzę. Dużo siły, cierpliwości, wytrwałości. Raz jeszcze gratulujemy tych sukcesów za rok 2017, a moimi gośćmi byli Kalina Matysiak i Adrian Franz, grupa Airstyle. Dziękuję. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.